Złom dobry koleżanko, złom dobry kolego. Witam Cię na kanale zawodowego lutego 9.23 roku. Dzisiaj rano coś od siebie już dałem. Filmik nagrałem, gdzie trzy kanały reklamowałem, ale ja także coś otrzymałem. I o tym dzisiaj będzie filmik króciutki pod tytułem Bez komentarza. Mam nadzieję, że Wy komentarz jakiś zostawicie, jak znam życie. Była kawka, jest herbatka, także wypijemy herbatki łyk i przejdziemy do rzeczy. Ach, dobre. Nagrałem jakiś czas temu taki filmik Nocne puszki i pogaduszki, w którym chodzę po mieście i zbieram puszki wieczorem, w nocy właściwie. I opowiadam tam przy końcu tego filmu o tym, że nie wierzę w ZUS i tak dalej. Mijam też prywatną przychodnię stomatologiczną, Park Medical się nazywa chyba. I mówię w tym filmie, że tam będę wymieniał uzębienie i tak dalej. I dzisiaj otrzymałem komentarz taki, no jest kilku ludzi, którzy piszą takie komentarze, tacy, wiecie, obrońcy Matrixa, przez Matrix wytresowani i wiecie, ofiara Matrixa jest tak wytresowana, że go potem broni swego pana, tak? No i to jest Witold Kostakowski, ale nie sądzę, żeby to był Witold Kostakowski, bo to jest kanał założony 29 grudnia zeszłego roku, a oryginalny Witold Kostakowski też mnie tam gnębi od jakiegoś czasu, ale się nie pojawia. U mnie chyba, że to nie wiem, no być może jest to ktoś z mojej rodziny, tak, mam takiej rodziny pochodzę właśnie, która ma takie myślenie. Czytamy komentarz, ZZZ, co zrobisz, jak już niedługo nie będziesz mógł nawet puszek zbierać, kto ci da kasę na leczenie i życie, a nastąpi to niebawem, gwarantuję ci, bo słychać, że nie masz zdrowia. A o zębach zapomnij, bez ubezpieczenia cię nie będzie stać wstawić. To napisał ktoś uzależniony od państwa, uzależniony od zatrudnienia na etacie. Kto ci da kasę? Otóż odpowiedź moja brzmi, ja nie otrzymam od nikogo kasy, ja kasę sobie zarobię, ponieważ mam taki plan, aby do końca mych dni być czynny, zawodowo, chociaż nie mam zawodu, będę czynny, będę pracował do końca. Czy to będzie LR, marketing sieciowy, czy to będzie YouTube, czy jeszcze coś innego wymyślę. Mam zamiar cały czas coś robić, dopóki nie zejdę z tego świata, także nikt mi kasy nie da, ja sobie kasy zarobię. Na leczenie, no, suplementuję się, także nie wiem, czy jakieś leczenie będzie kiedykolwiek, a jeżeli będzie, to też sobie zrobię to wszystko prywatnie, nie potrzebuję żadnego ubezpieczenia, nie potrzebuję państwa do niczego, tak? Daję sobie radę bez niego. Państwo jest od tego, żeby mnie łupić, no i łupi mnie w miarę jego możliwości, a ja w miarę moich możliwości staram się nie dać się złupić, tak? No i to jest taki sympatyczny komentarz, nie? Ja się nie dziwię, że tak wielu ma sentyment do PRL-u, nie? Kiedy państwo się zatroszczyło o wszystko, tak? Państwo dało mieszkanie, pracę, leczenie, wykształcenie. Wszystko państwo dało, tak? A wszyscy patrzą na Amerykę, nie? Ale tam w Ameryce państwo nic nie daje, nie? Tam jak chcesz, nie chce ci się pracować, no to lądujesz pod mostem, tak? Normalnie w namiocie i każdy jest tam kowalem swego losu, nie? Ci, którzy pracują, to mają się dobrze, nie? Praca to nie tylko na etacie oczywiście, praca to też taki film jak teraz, który nagrywam dla wyświetleń i dla pieniędzy oczywiście. Także bez komentarza będzie nosił tytuł ten filmik. Mam nadzieję, że Wy tam się pojawicie. Odpiszecie tej osobie. Co zrobisz, jak już niedługo nie będziesz mógł nawet puszek zbierać? Kto ci da kasę na leczenie i życie? A nastąpi to niebawem, gwarantuję ci, bo słychać, że nie masz zdrowia. A o zębach zapomnij, bez ubezpieczenia cię nie będzie stać wstawić.
Taka, rzekłbym, typowa modlitwa Polaka. Dobrze, moi drodzy, to tyle, moi drodzy. Pod filmikiem takim jest komentarz taki. Mój komentarz już nagrałem. Możecie odpisać tamtej osobie, co wy myślicie. Możecie go poprzeć, możecie go przeciwko napisać coś, co uważacie. Chciałem tutaj coś robić, dzisiaj jakieś akcje na powietrzu, ale widzę, że wyjść z domu nie mogę, bo dzieją się ciekawe rzeczy. Wszystkiego dobrego od zawodowego. Polecam filmik Nocne Puszki i Pogaduszki, cały przesłuchać i obejrzeć. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie cierpliwie.